Poszedłem do dietetyczki, tylko powiem wam, strasznie jakieś takie zjebane rady miała. Wszystkie. Na przykład mówi, o, jak pan jest uzależniony od takich rzeczy, co chrupią, tam paluszki, orzeszki, musi pan sobie nakroić marchewki, ona też chrupie. No tak, bo to o chrupanie chodzi, pizdo, no. Tak. Druga taka bezsensowna rada dała mi takie ogólne, rozpiskę takich ogólnych zasad żywieniowych, na których było napisane, że ostatni posiłek, żeby nie przytyć, trzeba zjeść tak na 3 godziny przed snem. Próbowałem to wprowadzić w życie, wykończyło mi to psychicznie. Kurwa, wiecie, jak ciężko jest wytrzymać do 5 nad ranem, jak się o 2 zje kebaba? Całą noc, Grzechu, kurwa, jeszcze godzinkę, bo przytyjesz. Grzechu!